Chłopiec robi, co matka mu kazała. Zakłada trzewiki, idzie do Waleski. Omija ciało Augusta Lomani, przyglądając mu się z przerażeniem i ciekawością. To nie pierwszy trup, jakiego widzi, bo widział swoją martwą prababkę w trumnie. Ale rozbita, zmiażdżona głowa Augusta Lomani to co innego. Zmiażdżony nos, brak oczu, czaszka, jakby ktoś się w imadle ściskał. W innym niż za życia kształcie. Jeszcze pukając wyważone drzwi, chłopiec odwraca się i przygląda się temu, co było Augustem Lomani. Chciałbym teraz zachęcić do czytania, tym samym nominować następne osoby. Ewa Koczorska, Janusz Napora, Jan Grzela. Dziękuję.